Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Supraland. No i cóż, na wstępie powiem tylko tyle, że jesteśmy w miejscu, w którym teoretycznie już byliśmy. Trochę cofnęłem się, ale tak. Najprościej w świecie doszedłem do wniosku, że właśnie jest parę rzeczy, które można było dużo lepiej przygotować i sprawdzić po tym, czego dowiedzieliśmy się później, więc tak, tak szybko po prostu nadrabiam delikatnie zaległości. Co jest? Połowa odnowienia. Teraz lokator może wystrzelić teraz dwa razy częściej. Fajne ulepszenie. Powiem wam szczerze, nawet się nie spodziewałem, że tak, że coś takiego dostaniemy, ale mniejsza. Tak więc, no, jesteśmy właśnie trochę z powrotem, bo, no, jak już wspominałem przed chwilą, jest tu parę rzeczy, które moim zdaniem wymagają jeszcze sprawdzenia. Jedna kwestia tutaj, bo tam mamy świeczkę nieodpaloną. Tutaj natomiast mamy świeczkę już odpaloną i czy da się pociskiem to podpalić jedno od drugiego? Mnie, powiem wam szczerze, bardzo zastanawia. Czy udało się? Tak, udało się, dobra. To w takim razie mamy rozwiązanie potencjalnie, jak się pozbyć tutaj tego kartona. I jej w ogóle. A i tak przy okazji, patrzcie, tu mamy postęp. 60% gry za nami. Aż albo zaledwie, w zależności od tego, jak na to patrzeć. Aha, a w tym miejscu ticket na miejsce i w sumie tyle. Dobra, trochę rzeczy, ale tak. Dobra, mniejsza z tym. Mamy właśnie tak, kolejne sekrety, kolejne rzeczy i no. Jeśli chodzi natomiast o inne kwestie tutaj tego wszystkiego, to powiem szczerze, że okazałem się totalnym idiotą w tym miejscu. Okej. Są tylko, nie wiem, czemu tak tutaj łażę. Te drzwi są zamknięte i potrzeba jakichś księżyców, okej, ale to nie teraz. Prawdopodobnie to, wiecie, będzie na to czas jeszcze później, na spokojnie. A bardziej chodzi mi o to, patrzcie. My tam nakliknąć. Ja skakałem, próbowałem jakoś tak dziwnie strzelić, a to rozwiązanie było dużo prostsze, patrzcie. Właśnie tutaj jest to taka szpara. O tu, właśnie tak to. Tego szukałem. Daj, można założyć później. Można strzelić ten pocisk. Idź kostka. Z translokatora. Dobra. Proszę. Teraz możemy go tak fajnie przeprowadzić. Na smyczy. I proszę. To załatwione. Co on mówił? W końcu w domu. Jej, znajdź. Problem z wodą na terenie wulkanu? Co? Nagle jakiś znajdź problem z wodą na terenie wulkanu. Nawet nie odwiedziłem jeszcze z powrotem wuja, ani nic, tylko już powrotem w domu, jej, tyle. A teraz zajmę się swoimi sprawami, tyle. Nie. Ja wiecie co, ja pójdę lepiej z nim tam dalej, zobaczę. Tak trochę szal go zostawić samego. A w szczególności jak jest pomarańczowy. Mogą go dawać, patrząc na to, jakie kolorami ma król. Okej. Jest już czysty, super. Spokojnie. Zobaczymy, czy jest jakaś reakcja na to wszystko. O, albo dialog jest, tato. Synu, cieszę się, że nic ci nie jest. Okej. Dobra. Przepraszam. Proszę mi. Można go bić, ale nic poza tym. A on, królowa? Proszę wrócić na ten wulkan i rozwiąż problem z wodą, dobrze? Okej. Dobra. Czyli musimy naprawdę tam wrócić, tylko wiecie, co jest najgorsze? Nie mam zielonego pojęcia. Czy może inaczej, żadnego pojęcia, co zrobić. No poza właśnie ewentualnie tym. Tymi zielonymi drzwiami, tylko wiecie, no z nimi jest taki problem, że ja nie mam pomysłu w ogóle, co zrobić z tymi, no, księżycami. No, które podejrzewam, że będą potrzebne, jakoś tam właśnie jest jeden, a są też takie dziury na to. Też wiecie co, może te czerwone księżyce, to dałoby się jakoś zmienić w zielone. Mniejsza z tym, ale okej, dobra. Widać, że tu jest jakiś gościu i co on mówi? Brakuje dwóch, trzech zielonych księżyców. Więc drzwi się nie otworzą. Księżyce ukryto w skrzyniach gdzieś pod czerwonym kryształem. To potężne narzędzie pozwoli ci je znaleźć. Okej, czyli tutaj dobrze myślałem, ale nie stać mi na to.
Super po prostu. Super. Aha. A, no trudno. No to w takim razie wracamy do Czerwonego Kryształu. Ciekawy byłem tam już tyle razy, a nie zauważyłem ani razu po prostu potencjalnie szans na to wszystko. Teraz jak mam ten translokator? Czerwony kryształ czerwonym kryształem, ale... Może w końcu tutaj jesteśmy w stanie, wiecie, coś tam poogarniać, to co tam myślałem, tak... No i tak, jeśli tutaj to ogarniemy, to może dzięki temu będzie miał szybciej jakąś szansę nawet, chociażby... Dobyć te, jak to się nazywa. Brakuje mi teraz słów, no. A, super pies zaczął mi wrzeszczeć, ale tak... zdobyć to, co tam chciałem od początku, czyli tam wejść. Znaleźć to wszystko, usunąć ostatnie groby. Bo tak, mam trochę nowych zabawek od tego czasu. Translokator ten cały, czy jak to się tam nazywa, no to one ogólnie. I nie tylko, chociaż czy to pomoże jakoś? Nie, ale mam pomysł co zrobić za to. Żeby to się udało, dobra, kostka bliżej, bliżej. Zostań, kostka zostań. Zostań, grzeczna kostka. No, a nie wiem, czy to nie jest nadal za duży kąt? Nie, tym razem nie. Super. Halo. Halo, co to za oszustwo? Ja tam chciałem wleść. Chociaż czemu tak komplikować tą sprawę? Nie, dobra, skoro tutaj to taki drewniany kawałek, to na pewno ma to jakiś związek. Jak już tutaj się dostanę, a oczywiście tego nie zrobię, bo jestem totalną lamą, która nie potrafi żyć. Ale dobra. Da wejść. A, to też możliwe. Ale mniejsza. A tak, to właśnie jak się już tym zajmę. Translokatorem może udałoby się strzelić tam wyżej. Potencjalnie tak. Przy czym potencjalnie, bo w praktyce... Dobra, to jest jakieś rozwiązanie, ale powiedzmy, że tym się zajmę jeszcze trochę później. I potencjał. Tak naprawdę tutaj zostało do zrobienia. Też nie wiem. Nie wiem, sam się czuję teraz trochę głupi. Nie mam po prostu pojęcia, co zrobić w tej kwestii. Bo na pewno tam da się wejść. Tyle jestem pewien. A na pewno, co jeszcze takiego mogę powiedzieć, pewnego w sumie. Są tu jakieś rzeczy po prostu, których nie zauważyłem. Bo jeszcze są jakieś umiejętności, których nie posiadam. W stanie jakoś tutaj to wszystko wymyślić. A wymyślić, a może... Tutaj wystarczy tutaj jakoś? Zlecieć. Dają mi. I teraz tym? A, oczywiście. I będzie tam strzelał taki jeden idiota i tyle. Nie może być to, bo jeśli używam moich magnetycznych mocy, to translokator nie chce wystrzelić, tylko zamiast tego, no. Nie mówcie mi, że to bez potrzeby robiłem. To jest tylko zmyłka, tam nic nie ma. Błagam, nie mówcie mi tego. Proszę, proszę. Aż się wszystkie, dzięki, pozwól, że to włączę. A... Nie, dobra, to nie było wszystko. Ale teraz już wiem, jak to zrobić. Kurczę, jak ja mogłem tak zlamić? Okej, okay, dobra. A, nie. Nie udało się. Udało się, ale widzę tam, widziałem tam tą skrzynkę. Więc nie, ja się nie poddam, ja tam muszę to tam ogarnąć, więc tak i nie. Może niepotrzebnie strzelam drugi raz, może to pojedyncze naprawdę wystarczyło. A może za dużo kombinuję. Nie, wydaje mi się, że to Nie wiem, ale tak. Miałem się skupić na czymś innym, a robię znowu jakieś głupoty. Też dobrze, wiecie co? Może błędem jest łączenie się z tym niższym badylem.
Większym jest rozwiązanie mojego problemu. Dobra, kostka, większy badyl. Dobra, może. Też nadal nie sądzę, żeby to było to. To musi być jakoś sprytniej zrobione. Ale tak, widziałem skrzynię, więc ja się teraz już nie poddam. Też myślałem, że tam będzie grób. Nie było. Nie, brakuje. Teraz może? No, minimalnie. Co, to pewnie zmarnuje dużo czasu na tym. Ale tak, ja się nie mogę tak łatwo poddać. To nie powiem się. Był jeszcze jeden głupszy sposób to zrobić. Pewnie się nie uda. Właśnie w ten owy. Nazwę, dobra, tak, tutaj i... Już wiem. Okej, tak, teraz tutaj. Przyć i może przez to się uda? A wiecie co, to się może udać. Nie. Spanikowałem, oczywiście. Ale wracając, ja tutaj spróbuję pomyśleć jeszcze i spotkamy się za chwilę może, żeby nie marnować czasu. Pewnie, tak, pewnie mi nie uwierzycie, ale za pierwszym razem się tu wstrzeliłem, jak tylko wyłączyłem nagranie. I co my tu mamy? Regeneracja zdrowia plus 5. No niby okej, bo patrz, no mamy skrzynkę, ale to nawet procenty. W takim razie te skrzynki z upgrade'ami, co niektórymi mogą być po prostu takimi zapchajkami, które nawet do procenta ukończenia gry się nie liczą. Smutne to. Ale dobra, przynajmniej tu jesteśmy i mogę teraz raz na zawsze się przekonać, czy moje takie biedne tutaj męczenie się z tym, żeby się tu dostać, w ogóle miało sens, czy raczej zmarnowałem tylko tak dużo czasu. Czasu mi niedużo, ale ogólnie wiecie, o co mi chodzi. Pewno ułożenie po tych skałach tutaj, a właśnie to może... Tu się dostać na te skały i stąd iść. Ojej, to mogło być jeszcze łatwiejsze niż myślałem. Ale tak oczywiście z tym idiotą, który nie potrafi logicznie myśleć, więc tak. Ale dobra, mniejsza z tym. Mamy to załatwione. Więc no, teraz musimy zdobyć tylko jeszcze trochę gotówki, żeby móc kupić lokalizator skrzyń. Bo to chyba był lokalizator skrzyń, jeśli się nie mylę, to coś. Jeszcze z takiego, co mam do dodania istotnego, jak na razie? Chyba nie, dobra. Tak, chyba wszystko jest już załatwione, przynajmniej w tej kwestii. No i okej. Okay. W takim wypadku mógłbym pójść do czerwonego kryształu, ale jest jeszcze właśnie jedna rzecz, którą pamiętam, że warto by było zrobić, czyli odwiedzić tego magika. Ewentualnie może jeszcze coś mi przyjdzie do głowy, jak ten cały tower defense na przykład. Aha, tak, to też by mogło mieć sens. Wiecie, spróbować jeszcze raz z tym tower defense'em. Inne takie. Tak, ale dobra. No to za chwilę. Przy okazji ta świeczka tam świeci, czy nie? Świeci, okej, dobra. To też może sugerować, że coś tam jest jeszcze do zrobienia. Ty, co? I znajdziesz złote beczki i odłóż je do pudła obok, a otrzymasz nowe ulepszenia. Super, nadal nie mam tej jednej beczki. Pali? Nie pali się. Okej, dobra. To chyba znalazłem jakiś specjalny sekret, bo nic nie znajdźka w tej wiosce. Albo po prostu coś, co nie ma żadnego znaczenia, ja się teraz będę z tym znowu męczył. Ale dobra. Mniejsza o to. Okej. Tak. Szybko do tej świeczki. Nie, dobra, to wiecie, co musi mieć jakieś znaczenie, skoro dali przy tej świeczce tutaj takie piękne drewienko. Okej. Nie to. Broń, uwaga, czy to zapali? Zapaliło, dobra. Ma to jakieś większe znaczenie jeszcze? Coś jeszcze z tym będzie trzeba zrobić? Nie mam pojęcia. By sprawdzić, wiecie, czy to... Dalszy punkt odniesienia? Okej,
A, okej. Okay. Trochę wiecie, tak tutaj zlagowałem, ale... Byłem zaskoczony tym, co się stanęło się. Więcej i... Chyba niczego tu więcej nie ma. Dobra, więc cokolwiek z tym jest związane tego, to... Okej. I teraz zobaczymy, jak to wygląda. Pan pomóc w sztuczce? Proszę wejść do jednego z tych pudeł. Świetnie, możemy zaczynać. Dbajcie oczy na pudle, dzieciaki. On jest teraz w drugim pudle. Jak? Milion tak zapytania i tak dalej. A oto i dowód. Wow. Wasze uklaski są uzasadnione. Dzięki. Dziękuję, asystencie. I... Achievement. The real teleporter man. Prawdziwy człowiek teleportacyjny. Dobra. Nie wiem, czy poza achievementem to coś dało, ale dobra, mniejsza. I teraz tak. Tu mam takie drewno, które wydaje mi się, że można by było odpalić. Coś. Nie. To drewno, jeśli ma jakiekolwiek zastosowanie, to jeszcze jest mi ono nieznane. Dobra, czyli w związku z tym nie ma coś tym przejmować teraz, ani nic. No, i skoro każą mi robić A, to zrobię B, albo nawet C. Inaczej mówiąc, idziemy spróbować znowu swoich sił w Tower Defense. Wiecie, skoro mam pociski obszarowe, i dosyć, że to jeszcze mamy promienia, który też sporo bije, i inne takie rzeczy, może się uda. A jeśli nie, to będzie trzeba próbować później jeszcze raz i jeszcze i jeszcze, aż w końcu sobie poradzimy. Chociaż podejrzewam, że to może być nawet taka zwykła minigierka, która wiecie, ma na celu tylko to, żeby sobie popróbować swoich sił i nic więcej. Ale tak, co by było, nie było, to po prostu chcę się tutaj... Znowu. Jakoś tak, mam taką wenę. Okej, jeśli chodzi o pociski, to... Szczęście. Regeneracja energii, że nie musimy się tym przejmować. A, chociaż w sumie nawet muszę się bawić w pociski. Równie dobrze mogę tutaj promieniem wszystko robić. Pociski są chociaż obszarowe. Z drugiej strony. Tutaj żrą energię. Bardziej niż promień. Dobra. Nie widzę potrzeby na... Jak to się nazywa na... Na pociski, więc zostajemy przy promieniu, który i tak wszystko szybko... Unicestwia. Tak będzie chyba znać lepiej. Wydaje mi się, że promieniem będzie bezpieczniej. To sobie bezpieczniej. Na pewno będzie łatwiej. Okej, i coś to zmienia? Nie, kolejny raz to samo. Ale dobra. Nie, dobra, pociski ze swoimi eksplozjami są lepsze jednak. Nie tylko, że biją więcej, to jeszcze... Bo te eksplozje pozwalają bić wielu naraz, łatwiej. To nie tak, że dużo łatwiej, ale jednak i... A, kolejne. Okej. Okay. Nie, no wydaje mi się, że naprawdę to jest tylko takie... Spróbuj swoich sił. A, chociaż mogę się mylić. Może jest tu naprawdę jakiś większy sens. Ale tak, idą już teraz lawowe potwory, które... No, jak wiadomo... Są bardzo wytrzymałe, więc... tak... A nie jest dobrze, chociaż... Nie, dobra, udało się i... Jeszcze więcej, no dobra, czyli to naprawdę są chyba jakieś takie zwykłe challenge tylko... Nie mam jakiegoś większego celu czy znaczenia. Ja skoro tak jest, to w sumie... Pewnie potrzebnie się naprawdę w to wszystko bawię. Powinien się skupić na robieniu czegoś pożytecznego. Chociaż dobra, z drugiej strony może się wytrwa do którejś tam fali, to jest jakiś achievement fajny. Okej. Okay. I kolejna fala.
dużo teraz tych lewowych potworów. Okej. Może fajnie byłoby właśnie teraz też zacząć używać tego, wiecie, kombosa. Strzelam pociskiem i go eksplodujemy. Ale nie wydaje mi się, żeby to było aż takie potrzebne. Dobra. O, tutaj za to się przyda mocne ostrzelanie tego. Okej. FPS-y mi chyba delikatnie spadają? Bardzo możliwe. Ale mniejsza o to. O nie, 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 nie. Za dużo ich, za dużo ich. Mogę tego nie wygrać jednak. Chociaż nie, dobra. Damy radę. Wierzę w to i... Nie, niestety nie. Okej. Jeśli tu jest jakiś achievement albo coś, to niestety no. Jednak chyba jeszcze jestem trochę za słaby na to wszystko, więc tak. To teraz no. Ja może pójdę po prostu do zbierać jakieś monety i spotkamy się, jak już będzie coś sensownego do zrobienia. A, no dobra, więc tak, gubiąc się trochę tutaj, wstrzeliłem się tu naszym wspaniałym, jak to się nazywa, tym, no... naszym wspaniałym, no... telelokatorem i... Jak wiecie, znalazłem tu jakieś inne rzeczy i max monety raz 1,5, fajne, fajne, a w dużej skrzyni co mamy? Co możemy kupić lokator skrzyń? Super, no i przy okazji tak, jeszcze się okazało, że właśnie z czerwonej wioski łatwo się dostać tutaj. Więc taki jeszcze dodatkowy skrócik. I jak tu przy tym przy okazji jesteśmy, to zanim wrócę tam szybko, to... Tutaj czegoś nie pominąłem, bo wiecie, bardzo możliwe, że to jeszcze jest ukryte, ale... Ale no, właśnie, nie miałem okazji jeszcze tego rozwiązać, znaleźć i tym podobne. No, dobra, na pewno jest to, chociaż czy tam byłem? Bardzo możliwe, że nie, bo wiecie, jednak ta technika... związana z tym, no. Z wskakiwaniem tam, no, została przeze mnie poznana nie aż tak dawno temu, więc no. Ta upa zamknięta. Też prawdopodobnie mnie nie było. Tak, potencjalnie trochę rzeczy jeszcze jest tutaj do odkrycia. Ale okej, na spokojnie się tym zajmiemy. Po kolei, najpierw eliminując wszystkie te lawowe potwory. I ginąc przy okazji, z tego co widzę. Po moim życiu. A dobra, nie jest aż tak źle. Okej, okay, kolejny tutaj. Cmentarz chciałem powiedzieć, ale to jest grób, nie cmentarz. Ale dobra, mniejsza. Mniejsza. To jeden tu gdzieś wyszedł? Tam? A, dobra, widzę gruba. To tym razem. Okej. Okej, dobra, dobra. No właśnie, takie rzeczy typu te groby. A, chyba tych grubów jest tu gdzieś więcej niż myślałem. Co chwilę jakieś, wiecie, trupki. Ale no, takie w sumie czyszczenie grubów też może być. Czy jakieś coś z tego może wyniknąć, ale teraz tak. Szukajmy ich czym prędzej. Okej, kamienny grób, super. Kolejny kamienny grób, więc super. Okej, dobra. Owocki. Nie było mnie tam, dobra, czyli... A ja pamięć mi aż tak nie zawiodła. Tym i... Okej. Okej. Chwila tym, a chwila tym biały przycisk. Kolor biały, nic szczególnego. Co, nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić. To teraz go zszczelimy. Tak, groby mogę drewniane chyba z tego... z pukawki. Dobra. No. Nie, tego się nie da zrobić. Jako tako. W ten sposób. Nie, widzicie teraz jak jest kostka, to jestem za wysoko. A nie, dobra, udało się. Na farcie trochę, ale okej. I... obrażenia pistoletu plus 5. Dobra, nie jest to jakieś, wiecie, wielkie coś, ale... ma co też wybrzydzać, zawsze, no, zawsze coś.
A nie, dobra, byłem już tutaj, co? Spać? Okej. Dawałby potwory, to też nie ma co się przejmować. Nie wystarczy co. Dużo obrażeń, żeby się ich pozbyć jakoś tam w miarę sensownie. I tak. To teraz. Mniejsze, zaraz może coś najgorsze, to w sumie nie wiem co dalej. A, z tym wszystkim. A, dobra, to są jeszcze też groby jakieś. Katka, oryginalnie. Jeszcze wrócę tam te tereny sprawdzić, czy aby na pewno, podkreślam, na pewno. Wszystko, co miałem do zrobienia, już mam zrobione, żeby potem nie płakać, że zniszczę sobie groby, które miałby mnie prowadzić właśnie tam do terenów tamtych. Już dobra, kogo ja szukuję? Chcę tam wejść, co po co? Wami. Robię coś takiego, tak, 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 tak. Jestem, dobra. Więc jeśli cokolwiek tam jeszcze jest, to też sprawdzimy na szybko. Właśnie tam jest, to. No. Co jest? Ej, teraz normalnie poleciało? Czasami wydaje mi się, że to trochę dziwnie działa, ale mniejsza z tego. Chyba nic więcej. Okej. Rozumiem, czemu tam leży jakiś taki martwy gość. A wejście, czyli na dach też nic nie sugeruje, nic nie daje. Dobra, czyli chyba ten teren był jednak zaliczony w 100%. A nie, chwila. Teraz tu mam. Jest tutaj jakiś sekrecik jeszcze. Mam się jak ślepiec, tak jak to mam w zwyczajnej. Tak. Demów oczywiście. Wyłączamy, tak, tak. I gdzie to prowadzi? Wskazane cokolwiek więcej. Brawo, że znalazłeś, ale w sobie to tutaj jest po nic. Nie, dobra. Dobra. Okej. Ej, dobrze, fajnie. Wiecie co, chyba znaleźliśmy odpowiedź, jak się dostać w jedno miejsce, do którego chciałem się dostać od dawna. Potencjalnie, czy tam w sumie jestem od dawna, to bym nie przesadzał, ale od jakiegoś czasu myślałem o tym, żeby... jak zdobyć tą monetę, między innymi. A tu proszę, odpowiedź była... dosyć. Tam. Już po robocie się. O, okej, dobra, widzę to. A nie doleci pewnie. Okej. Ale teraz doleci, dobra. Dobra. Mamy kolejną skrzynkę. Ale sekretne miejsce i co my tu mamy? Obrażenia pistoletu plus 1. Zgadzam się z tobą, gro. Ale najgorsze, nie najgorsze, ważne, że jest to ulepszenie, więc... mimo wszystkich żalów... ej, bym powiedział. No ale dobra, a tutaj... było takiego do zrobienia, czy nie szczególnie, bo w sumie... okej, to... monety, czy te małe, normalne? Okej, to już bez znaczenia, w końcu złapałem. Jesteśmy... sprawdzić jedną ważną rzecz, czy tutaj mam... tak, mam na 100% zaliczone, okej. To w takim wypadku spotkamy się z wykrywaczem monet. Prawdopodobnie już pod czerwonym kryształem, ewentualnie w tym miejscu, w którym będę kupował wykrywacz monet. No, dobra, widzimy się jednak tutaj, na wypadek, gdyby coś tu ważnego było i dobra. Pika części, gdy zbliżasz się do skrzyń. Można go włączyć i wyłączyć się, okej. W tym wypadku, jej, lecimy i... zobaczymy, czy zadziała. Gdziekolwiek skrzynia, gdziekolwiek. Wiecie, fajnie by było. Ale nawet jeśli tego nie będzie wykrywał, to tak jakoś nie będę płakał za tym. W końcu i tak ulepszenia wcześniej czy później bym musiał kupić. A jestem pewien, że wykryję to, co trzeba, bo
Podejrzewam, że jeśli były te skrzynki tam naprawdę gdzieś, to będą jakieś pierwsze porządnie ukryte. Albo drugie były tak ukryte, że nawet jeśli bym miał wielkiego farta i intuicję, jakąś taką ludzką, to bym ich nie znalazł, dopóki nie będę miał tych wszystkich ulepszeń, które mam teraz. Działa. Okej. Zobaczę, czy ktoś właśnie cicho siedzi, ale... Mam tego pipania i... Wadzi. I gdzie to jest? Tutaj gdzieś jest jakaś skrzynia według tego. Okej. Okej. O proszę. Pomyślę, że jak to zobaczyłem, to wiecie, takie... O tą rurę, co tak stwierdziłem, że trzeba spróbować, ale kto by się spodziewał, wow. Fajne. I mam potwierdzenie, jak działa wykrywacz skrzyń. Już znam jedną bardzo fajną. Więc tak, dzięki wykrywaczu i w sumie po co tutaj lazłem, nie wiem. Ale dobra, będzie zabawa. Będzie zabawa w polowaniu na te skrzynie. I tak, miejmy nadzieję, że pójdzie lepiej. Ale z tym się nie przejmujmy. Najpierw wejdźmy w ogóle na te tereny. To jest też jakiś zamknięty budynek. Okej, dobra. Pewnie nic szczególnego, pewnie znajdziecie. Byłem już tu, oczywiście. Oczywiście, jakby inaczej. Prawdopodobnie chyba tu gdzieś też w ogóle tak były skrzynie wcześniej, jeśli się nie mylę. Okej, może nie skrzynie, ale... Mówiłem, że są tu jakieś takie tereny, których byśmy nie przeszli od razu, chociaż z drugiej strony. Pewno? Nie, dobra, tutaj można było chyba przyjść, wrócić, zająć się tym jeszcze trochę wcześniej, ale mniejsza. Co tu jest? Sekretne miejsce, obrażenia tupnięcia po 33%. Super, tylko że ja tego w walce nie używam. Co może być błędem, ale dobra. W wysokości gdzieś będzie skrzynia. Okej. Dobra, widzę co. Jedno sekretne miejsce, a tutaj mamy regenerację zdrowia plus 5. Okej, coraz wyższa regeneracja, fajnie. Nadal wykrywa inne skrzynki. Wiecie co, ten radar jest dobry. Świetnie sobie będzie radził z wykrywaniem tego wszystkiego, jak tak czuję. Okej. Zamknij się, gościu. Ej, kolejny tutaj można ubić. Cek. Tutaj musimy chyba iść za pikaniem, nic więcej nam nie pozostało. Wiesz, nawet nie wiem. Ja bezpieczeństwa wrzucę tam i sprawdzę. Nie. Jest.
luka gdzieś, przez którą będzie można lokatora wrzucić, jeśli to jest to. Tego one, tak. Nigdzie szpar wystarczający, żeby tu wyrzucić piłkę. Co to, to jest takie zastanawiające, w sumie właśnie. Taka skrzynia, a nie mam pomysłu w ogóle, jak tam wleźć. Też nie sugeruję swoim wyglądem. Wydaje mi się, że to może być właśnie tutaj coś tego typu. No, te zielone światła mogą podpowiadać, sugerować czy coś. Nie, musimy się przyjrzeć dokładniej wszędzie kamieniom. Pewien, że gdzieś tu jakieś będzie niepasowane. Para. Wiem, że naprawdę niczego nie widzę. Dobra. Będę musiał o tym pomyśleć jeszcze, prawda? A póki co, dopóki nie znajdę innego tropu, to może widzimy się za chwilę. Wiecie co? Biegam sobie wszędzie i tutaj. O tym, że coś tu. O, proszę. W tych tu miejscach, na przykład tutaj jest takie coś, ale tego nie ma. Jedne co tu mamy takie, a to jest kolor chyba stąpa, więc potencjalnie. Sprytne, dobra. Ale tak, wracając, byliśmy tu już kiedyś i... A no, jak się męczyłem, żeby tu wejść, a teraz takie tylko translokator i... Fajne, ale... Nadal nie jest to, czego szukamy, więc... Gdziekolwiek są te rzeczy, których potrzebuję tak naprawdę, to są dobrze ukryte. A jedno, co mi przychodzi do głowy, to to miejsce, ale... I naprawdę nie widzę żadnego sposobu, żeby tam się dostać, więc... Cokolwiek tam jest, będzie musiał to poczekać, ja. Osobiście. Mam już tamto znowu. Tak, pewnie tak, więc... Lepiej się skupić na tworzeniu po jakichś dziwnych terenach i szukaniu... Powiedzmy, że... innych skrzyni, niż myśleć o tamtym. Tam na pewno też wcześniej czy później będę musiał pójść, to pójdę, ale... No. Skupiać się na takich ciekawszych rzeczach, niż tylko na męczeniu się z jedną skrzynią. A nie, znowu za blisko tego, więc alarm się uruchamia, dlatego. Może znajdę jakieś inne. Alarm, więc dobra. Zainteresujemy się tym za chwilę. Fajne wejście, czy ponownie nie? Dobra, nie ma wejścia, ale tym się nie ma co też przejmować, bo z tego co się orientuję, to... Tutaj musi być jakiś sposób, żeby coś tutaj... Nie, no nie mówcie, że znowu to jest taka sama sytuacja, że tutaj nie ma ani śladu miejsca, do którego można cokolwiek zrobić. Gro, naprawdę nie żartuj sobie ze mnie w ten sposób. Ktoś mi mówi, że zacznę się naprawdę irytować. Drugi raz wykrywam skrzynię. Jestem pewien, że to gdzieś tutaj. A potem robimy coś takiego, widzicie. Nie da się ni cholery tutaj wejść od żadnej ze stron. Po prostu się nie da i tyle. A nie, chwila. Mam.
Tym razem było ok. Udało się i... Zielony księżyc. Okej, to naprawdę przecież niewielkie te, takie szpary można tu wejść. R. O, chociaż tak, nadal piszczy, więc pewnie coś jeszcze gdzieś jest. Ej. Jeśli przez takie niewielkie szpary można przełazić, to w takim wypadku... potencjalnie może znajdę tutaj coś na dachu. Nie. Nie ma. Nie, niestety nie. Nie, no nadal tego nie widzę. Ściana, hala. Tutaj? Chociaż chwilę, tutaj może... Nie. Nie, wiecie, nie, nie. Nie czuję. W żaden sposób. To jakby to nie miało wyglądać. Będę musiał się chyba jeszcze więcej namęczyć z tym, chociaż tutaj nie. Nie, wiecie, nie widzę tego. Tak totalnie nie widzę. Tak, już myślałem, wiecie, że jest jakaś nadzieja. No cóż, w takim wypadku fajnie, że tam się udało, tutaj jeszcze będę musiał poszukać. A więc tak, widzimy się za chwilę, jak znajdę wejście tam, albo wykryję jeszcze jakąś inną skrzynię. No dobra, mam to. Ostatnia skrzynia. Ta, która mnie tak irytowała, proszę. Od spodu. Trzeba było wejść od spodu. Wiecie, ile się tego naszukałem? Naprawdę. Naprawdę, wy nie chcecie tego wiedzieć, ale... Tak. Powiedzmy, że zajęło mi to... sporo. Hej? To mnie zaskoczyło. Nie mam tu niczego, a tu nagle teraz skrzynka. Tam pewnie będzie. Jeśli tak, to nie jest, bo mam teraz... Nie wiem. A jeśli nie, to, to w sumie nie wiem, ale... Uwaga, uwaga! E? Aha! Okej. Okay. Dobra, znalazłem. Cześć, to nie jest tak, gdzie trzeba mieć już wmaksowany ten promień, żeby topić kraty. Oto na szczęście nie. Pryt nie dostać. I co my tu mamy tym razem? Nabrażenia miecza plus jeden. Okej. Okay. Nie wszystko jeszcze... Gdzieś jest. Okej. Okay. Ej! Ej! Nie wiem, co więcej powiedzieć poza okej. Okej, dobra. Sprytne, nie powiem. Też tego wcześniej nie zauważyłem, ale... Dobra. Dobra, plus dwa. Okej. No dobra. To teraz wydaje mi się, że już mamy wszystko. Chyba, że szanowna piszczałka skrzyniowa zechce jeszcze raz zapiszczeć. Nie? Żadnych obiekcji? Dobra, no to dziękuję bardzo.
bez żartów. Kolejne? Dobra. Kolejne to kolejne. Co? Jakim sobie... Dobra, nie wiem. Serio, to było tak ukryte, ja tego nie znalazłem. Zdrowie plus... jeden i... nadal piszczy. Ale dobra, wiecie co, to totalnie inaczej się myślałem, myślałem, że tutaj większość rzeczy mam pozałatwianych, a tutaj proszę, ile skrzyń było. A, trochę gotówki. Nie! Zjaj, kolejne? Nie, dobra, to nie tutaj, nie ta strona. Wyżej jakoś gdzieś? Nas? Kawałek drewna, więc wiecie, no w jakimś celu on musi być. Dobra. Miejscu pipka najmocniej. A tutaj? Naprawdę? Kolejna. Wiecie co, nie. Nie, nie. Nie. No to już za dużo. Mam 48 minut. Skrzyniocepcja po prostu. Skrzyniocepcja. Skrzyniocepcja, jak zwał, tak zwał. Wariactwo. Mówię to wam, po prostu to jest czyste wariactwo. Okej, i uspokoiło się, czy jeszcze nie? Nie. Ej, no cóż. Odpuszczę. Odpuszczę sobie te skrzynki naprawdę na razie. I wiecie co, tak, odcinek trwa już 40 parę minut, więc szybko pójdziemy tylko wstawić te kryształy. A co dalej, jak dalej i inne takie rzeczy, to zobaczymy w kolejnym epizodzie oczywiście, w którym to pójdziemy zobaczyć, co jest tam dalej właśnie. I tak, wiem, że dużo masła maślennego tutaj teraz z tego wychodzi, ale mniejsza. Więc tak, w następnym epizodzie zobaczymy, co jest za zielonymi kryształami, które pokazują się... Cicho radar. Cię niby tego wyłączał, chociaż mnie już irytuje z tą ilością skrzyń. Więc nie zachwyca. Zacznę, ale mniejsza. A teraz jakieś szczególiki o... Dobra. Okej. Tak jak dałem i tak, wsadzamy. Nie stało się zielone tego drzewa i przez to nam otworzyło. Ale dobra, jak mówiłem, no. Udało się, więc jej, znajdź problem z wodą na terenie wulkanu. Ale to wszystko zrobimy już w kolejnym epizodzie, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. I tak, następny epizod może będzie tym, w którym odkryjemy, co tak naprawdę się dzieje z naszą wodą. Jeśli nie, to ewentualnie poszukamy miliona dodatkowych skrzynek, które są, jak się okazuje, wszędzie. A jak na razie to tak, więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i hej hej.